I witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Risen 2 Mroczne Wody. Jesteśmy z dupeczką Patty przy Eldriku i idziemy teraz tutaj ogarnąć te mokradła, tutaj tę plażę i tę wysepkę, bo tam gdzieś jest skarb według naszej mapki, którą mamy. Gargulcem zajmiemy się później, jak będziemy wracać. Najpierw, słuchajcie, wysepka, najpierw skarb, bo to jest to, co finomy lubią najbardziej, skarby. I wszystko, co ogólnie trafia do mojej kieszeni, oczywiście. Tutaj mogą być utopce, więc się nie przeraźcie, jak je spotkamy. Tę skrzynkę już ogarnąłem. Dobra, to ogarniamy bardziej mokradła tutaj. Tutaj widzę roślinka. Dobra, tu skałę tam później. Teraz tutaj wodą idziemy, wodą. Ogarnijmy to tutaj wszystko, co się rusza i nie tylko się rusza, ale też wypełza spod piasku, spod tego błota, oblepione wszędzie tym piaskiem, że wchodzi w 4 litery i ogólnie przeszkadza, ale mniejsza o to. Gdzie by nie właził, to nie mój problem, to problem tych utopców. Mi tam nigdzie nie włazi. To jest roślinka czy taka teksturka? To jest chyba teksturka tylko roślinki. W sensie trawy albo wodorostów, dobra, nieważne, tu nic nie widzę. Idziemy tam dalej, więc musimy się teraz tam udać. Gdzieś tutaj to chcemy ogarnąć. No bo gdzieś... No to już jest ta wysepka, słuchajcie. Tu gdzieś powinien być skarb. Gdzieś tutaj jest skarb. No nie wiem, na razie tutaj szukam i nie widzę jeszcze znaczku na ten. O, jest roślinka. Nie widzę znaczku na... Co tu jest? Kokos. Nie widzę jeszcze znaku na piasku, ale gdzieś tutaj musi być. No bo w końcu mam mapę, która tutaj prowadzi, nie? A co to jest tutaj? Lewy but z cholewą. Ej, to jest to legendarny przedmiot, który tutaj był. To jest legendarny przedmiot. Sprawdźmy go, sprawdźmy. Zbiory. Cwaniactwo! Cwaniactwo plus 1, ale wypas. Ej, to spójrzcie. Mamy cwaniactwo 5. 58 złodzieja. Znaczy złotoustego, 56 złodzieja. Czyli teraz jakbym jeszcze dał w cwaniactwo 1 punkt, to mogę się nauczyć małpy. I będę miał już wtedy dostęp wszędzie, gdzie potrzebuję. Ej, nie, to słuchajcie, ja inwestuję ostatni punkt naprawdę już w cwaniactwo. Tak mi się wydaje. I dobra, i w sumie mogę zainwestować jeszcze w broń palną. A dlaczego by nie? I potem jeszcze 4000 chwały na kolejny punkt broni palnej. I będziemy mogli się nauczyć wyrabiać broń palną. Ale póki co, to słuchajcie, mamy 6 cwaniactwa. Mogę się nauczyć tresera, umiejętności treser małp. Mogę się nauczyć złodziejstwa 2. Super. I złotoustości 2. Też bardzo dobrze, słuchajcie. To jest naprawdę dobrze. Dobra, mamy legendarny but, ale to chyba nie jest ten skarb jeszcze, bo tu powinien być skarb ukryty w tym. W skrzyni. O, jest. Dobra, zaznaczone. Korona bohatera, super. Roślinka na efekty stałe. Wykopmy sobie nasz skarb. Jeszcze trochę kasy. Kurde, super się w tym... Super się obłowiłem w tym odcinku, kurde, na tej wysepce. Warto tu było przyjść. Ła. No to w sumie... To tak patrząc, to już teraz mam właśnie ponad 60 złodziejstwa i złotoustości. To słuchajcie. Ej. Skarb mi zniknął. Jakiś błąd w grze.
Ej, wczytajmy, bo ja chcę ten skarb mieć. Wczytajmy sobie szybko giereczkę, bo kurde... No tak być nie będzie, że mi skarb sprzed nosa zniknął. Ja go muszę mieć, to mój skarb. Ja go wykopałem, ja mapę, kurde, zdobyłem. Dobra, tutaj już te staty mam. Idziemy tutaj. Tutaj wykopujemy skarb i szybko go otwieramy, żeby zdobyć zawartość. Bo kurde, bardzo nieładnie, słuchajcie, bardzo nieładnie, że skrzynka zniknęła. Dobra, wyciągaj ją. O, ciężkie. Jest. I otwieramy, dobra. Diament. Ber... Ła. No. Dobre rzeczy, słuchajcie. To będzie trochę warte. Fajnie, bardzo fajnie. No i też, no podoba mi się, słuchajcie, 61... złodziejstwa, 63 złotousty. O te staty mi chodzi, o te staty mi chodzi. I one rosną. I 73 zastraszania. To już przekonamy Grace nawet do tego, słuchajcie. Przekonamy Grace do Kowala, będzie dobrze. Damy radę, kurde, słuchajcie, nie takie rzeczy się robiło, dobra. To teraz trzeba ogarnąć tutaj, potem tutaj i tutaj. I będzie wszystko. I, znaczy, oprócz tego małej plaży tam jeszcze przy mieście, którą pominąłem, na wschód od miasta. Ale to luz, słuchajcie, mamy naprawdę dobry początek odcinka, bardzo dobry początek odcinka, nawet za... zarąbisty bym powiedział początek odcinka. Więc słuchajcie, tego się już nie da, jak to w filmie mówią, spierdzielić, tylko jak powiedziałem trochę kulturalniej. No, tego się nie da spierdzielić i ja mam nadzieję, że tego nie spierdzielę. Dobra, idziemy dalej tutaj z tym. Zwiedzamy, co tu jeszcze. Wow! Kurde! Dobra, zabiłem utopca jednego. A Patina mi się jeszcze bije. A naprawdę, z tymi utopcami, kurde, nie wychodzi mi ten. Blokowanie ich ciosów bardzo. Ale dobra, dają chwałę. Jakieś łupy. Więc no trudno, no, jest jak jest. Dobra, przejdźmy się tutaj. Zobaczmy, co tu znajdziemy. Czy tutaj w ogóle coś jeszcze znajdziemy? Tu jest roślinka, spoko. Koniczyna naprawdę, znaczy roślinka, zwykła, kolejna, spoko. Nie zawadzi roślinki więcej mieć. Tam jest chyba grzyb, poku, czyli żywność, czyli bierzemy. Tak jest. I dobra, teraz idziemy tutaj i z tej strony. Badamy tak, tu chyba będzie przejście tam. To też zbadamy kiedyś. W sensie w tym odcinku jeszcze. Ale najpierw tutaj chcę. Na noc się zbiera. Trzeba będzie niedługo pójść spać chyba. Gdzieś. Bo w sumie niedaleko jest ta wieża tego. To jeszcze tylko tutaj, słuchajcie, zbadam i pójdziemy się przespać do rana. Okej, to prowadzi tam. Tam już przyjdę z tamtej strony. Chodźmy się przespać w wieży tam u tego maca. Maka, jak sam na siebie mówi, dubbingowiec. Niech będzie mówiąc, że mak. Wieża jest gdzieś na południe, przez tam okradła. Chyba gdzieś tutaj. O, tu jest już, dobra. Bliżej niż myślałem. Myślałem, że gdzieś tam jeszcze. Aha, to teraz wejść tam na górę i przenocować.
empatii idzie ładnie. Nie wiem, czy nie byłoby szybciej pójść z drugiej strony, zamiast obchodzić te góry. Bo prawie aż do Eldrika musiałem wrócić teraz. No ale dobra, słuchajcie, idziemy dalej, idziemy. A tutaj Eldrik łóżka nie ma, ma tylko skrzynkę i ognisko. Ale słuchajcie, jak się cieszę z tego początku odcinka, ten legendarny przedmiot w końcu, bo naprawdę na tej Antigui chyba jeszcze dwa są, mi się wydaje. Spójrzmy. Tu jeszcze jest stryczek wisielca. I tak, srebrna maska. Ona jest w tawernie, tam w sumie były jakieś zamknięte drzwi. Nie wiem jeszcze skąd wziąć do nich klucz. To jest 90 skrzynka. To tej nie otworzę. Ale pamiętam, że tam w tunelu była skrzynka na 60, więc ją już mogę otworzyć. Na przykład. Dzięki inwestycji w cwaniactwo i znalezieniu legendarnego przedmiotu. Buta lewego z cholewą czy coś. Na pewno nie z cholerą. Dobra, słuchajcie, idziemy dalej. To teraz sprawdzimy ten teren i potem tutaj, tutaj i tutaj. I będzie fajnie. Powybijamy więc gargulce. Naprawdę, słuchajcie, tak dobrze idzie teraz. Taki dobry odcinek, tak ładnie tutaj naszą postać ulepszyliśmy, jej staty. Stała się taka teraz wypaśna się staje, że aż naprawdę fajnie jest, fajnie jest. Dobra, najpierw tamten kawałek chcę zbadać. Jeszcze bez bitki z gargulcem. Roślinka, widzicie, warto było przyjść. Ale zarośla. No i dobra, to będzie chyba tyle, więc idziemy teraz bić te gargulce, zbierać ich jaja z gniazd, czyli ogólnie wykonywać zadania dla Eldrika. Dwa gargulce i parę piaskowych diabłów. Nie jesteś sam! Dobra, idą dwa gargulce. Patty, gdzie ty jesteś? Ratuj mnie! Tankuj to! Gdzie biegniesz? Głupia babo! Dobra, wystrzelałem jednego. A ten drugi gdzie jest? Tutaj stoi. Wow, kurwa, piaskowy diabł jeszcze! Kurna, mocno te gargulce biją. Nie ma pomysłu na walkę z nimi wręcz, słuchajcie, naprawdę. Nie ma pomysłu, jak walczyć z tymi gargulcami wręcz. Ich chyba naprawdę trzeba tylko po prostu wystrzeliwać i mieć Patty, która to tankuje. No bo ja nie wiem, jak ich ciosów unikać, naprawdę, nie mam pojęcia. Dobra, tam jakiś jest, tu jest. Nie myśl sobie, że ci nie skopię tyłka tylko dlatego, że jestem kobietą. Dobrze, Patty, tak trzymać. Dalej, za to razem. Young Guard. Wow! Ej, bagnet jest na nich dobry. Słabo bije, ale dobry jest. To fajnie.
Dobra, zobaczmy, czy tutaj coś jeszcze będzie do zebrania. A tu jest jakiś gargulec. Ukryty. Dobra, to było już to przejście, tam nic nie ma, więc... Tu nie widzę nic. To tego gargulca teraz sprzątnijmy. Weźmy się za to razem. Dużo pudłuje. Aj, 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 aj. Dobra, już 9 gargulców leży. Jeszcze zostałyby więc 3. Tam był jeden, tu jakaś skrzyń. Oj, widzę jajo. Dobra, mamy 4 jaja, jeszcze potrzeba tylko jednego. Ciekawe, na co Eldrickowi te jaja. Może jakiś eliksir z nich zrobi na stałe, czy coś do czegoś tam, nie wiem. Zobaczymy. Talizman, kuloodporny. Mój jest lepsiejszy. Dużo lepsiejszy. Dobra. Tu już nic nie ma, to mamy zwiedzone. Teraz tutaj. Okej, tu jest gargulec. Swoją drogą, ciekawe, dlaczego naprawdę tak Beziu, znaczy nasz bohater, bezimienny w sumie, dwa idą, kurde. Dlaczego tak naprawdę pozwala, żeby to, w sumie, żebym bił się ja i Patty, a Eldrick, żeby nic nie robił, że nawet, mówi nasza postać te teksty, że Eldrick bada, a my walczymy. Ale dlaczego taką, dlaczego na to w sumie pozwalamy, no? To ja nie wiem. Dobra, jeszcze tylko jeden gargulec został, słuchajcie. Jeszcze tylko jeden do ubicia. To naprawdę już niedużo. Gdzieś się znajdzie. Tu jest roślinka. O, tam jest. Akurat zbadamy tutaj ten kawałeczek. A jeszcze naprawdę sporo pudłujemy z tego muszkietu. Szkoda. Łaj. Walcz, Patty. Ubezpieczam tyły. Dobra. Słuchajcie, gargulce wszystkie wybite. Gargulce. Świetnie. Miejmy nadzieję, że nie zaczęły się rozprzestrzeniać. No, dobrze by było, słuchajcie, dobrze by było. Okej. Ostatnie z jaj do zebrania. Trzeba je odnieść Eldrickowi. Okej, mamy skrzynkę otwartą. Słuchajcie, naprawdę wyrąbisty odcinek jest. Pistolet taki jak nasz. Ubiliśmy gargulce. Znaleźliśmy skarb. Znaleźliśmy legendarny przedmiot, znaleźliśmy jaja gargulców. Wszystko się układa. Naprawdę jest pod tym względem super. Dobra, to może teraz porozmawiam z Eldrickiem. Okej, tutaj pamiętam, że muszę, że doszedłem tyle. No, zwiedziłem dotąd. To jeszcze jest niezwiedzone. No w sumie patrzcie, tylko tyle. Tutaj... Tyle nam zostało mapki. I tutaj to. Reszta zwiedzona. Dobra, pogadajmy o tym z Eldrickiem. Ciekawe, co nam teraz powie. Ile mamy chwały? 3 coś. Potrzeba 4 na to. Teraz zbieram na to. Spoko. Tak, proszę. Problem gargulców został załatwiony. Masz wszystkie? Jasne. To paskudztwo czuć na kilometry. Dobra robota. Też tak myślę. Proszę, 5 jaj gargulca. W końcu. Dobra robota. Dzięki tobie
koniec z plagą gargulców. No. Skończyłem na wyspie. Tak, ale świątynia powietrza wciąż na nas czeka. W prastarych pismach znalazłem tylko kilka wzmianek o jej położeniu. Gdzie? Ale wiele legend podaje, gdzie może się znajdować. Powiedz o świątyni. Podobno ukryta jest na wyspie. Ci, którzy ją widzieli, twierdzą, że wyspę otaczają sztormy. Jest wiele takich wysp. No, to prawda. Te sztormy są magiczne i sterowane jakąś zewnętrzną siłą. Może mój sternik wie o wyspie. Sternik? Masz statek? Jeśli nie zauważyłeś, jestem piratem. To wyjaśniałoby twój ubiór. No, gdzie znajdę twój trochę statek? Trochę się zmieniło. Jest zakotwiczony w porcie. W takim razie idę tam. Witam na pokładzie. O. To zaszczyt, przyjacielu. Świetnie. Kolejny zbłąkany człowiek. Pan zbyt leniwy, by ruszyć palcem, będzie musiał wykonać swoje obowiązki. Ale Patty go podsumowała. Nie słyszałeś nic o świątyni powietrza? Całe mnóstwo, ale nadal nie wiem, gdzie jest. A co z wyspą w sercu magicznego sztormu? Brzmi jak zabobonne brednie. Ale jest Wyspa Sztormów. Może o nią chodzi? Znam tam nawet drogę. O! Wyspa Sztormów, tak? Chyba cię ucałuję. Chodźmy. Ale dlaczego jej nie całujesz? No. Wiesz, co o tobie myślę. Że jestem wspaniały? Dobra, jesteś wspaniały. A teraz naprzód. Kurde. Mógłby ją ucałować. Dobra, patrzcie. No. Dalsza część tego zadania. Podróż na Wyspę Sztormu. Dobra, to słuchajcie, zbadajmy tutaj resztę teraz Antigui, bo niewiele jej naprawdę zostało. Mamy jeszcze jakieś kilka minut. Może zdążymy, może nie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może po prostu trochę przedłużę. Kasy jest niewiele. Ale jest wiele przedmiotów na sprzedaż. Skrzyneczka, proszę bardzo. Może być i skrzyneczka. Nie pogardzę skrzynką. Jak to mówią, dobra skrzynia nie jest zła. Owoc maki też się przyda. Wow, a 60 skrzynka. No, patrzcie, ile zamków. Raczej tak, tak, teraz tutaj, nie, tu? Wow. Dunk, dunk. Tak i tak, dobra, otwarta. Naprawdę sporo tych tutaj zameczków miała. A w środku wcale nie tak wiele jak na 60 skilla. I trochę otwierania. No cóż, myślałem, że będzie coś bardziej wartościowego. Przeliczyłem się. Sprawdźmy, co będzie tutaj na górze. Tutaj na razie nic nie widzę. Ale wejdźmy dalej, wejdźmy wyżej. Nie ma co się bać wysokości. Skrzynka na 20. Dobrze. Proszę bardzo, otwarta. Byle co. Jakieś dziwne wejście. Jakieś takie dziwne przejście. Nie wiem, czy tędy tam dalej przejdziemy. No raczej nie. Dobra, to cofnijmy się. Mam nadzieję, że Patty się nie boi zamoczyć. Co będzie tutaj? Sprawdźmy. No jak już przeszukuję, to warto przeszukać całość. Dobry strzał, dupeczko. Oczywiście nie tak dobry jak mój, ale całkiem dobry. Duży wodospad, wow. Nawet tu było ten przejście. Dziwne. Ej, tam coś jest.
skrzynka 30 otwieramy. Dobra, tak, 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 tak. Dzium, dzium, dzium. Niewiele w skrzyni. Ale tutaj coś jest, to chyba jakaś świątynia czy coś może. Tak to wygląda. W bramie wyryte są litery. Powiedz hasło, a ścieżka będzie twoja. No, powiedz hasło. Zobaczmy. Tetriandoch. Hasło z Gotika jedynki do magów wody. Tetriandoch! To może trochę potrwać. Ale fajny ten easter egg. Otwierać! Niestety to nie to hasło. Hasło! Warto było spróbować. No dobra. To nie wiem, co tam jest dalej. Ale na razie tędy nie przejdę. Ale to dziwne, słuchajcie, Antigua hasło. Ale skąd ja mam wziąć hasło? Nie wiem. Dobra, czyli musimy tutaj teraz wrócić, pójść tędy, tutaj. Tutaj jeszcze tylko i tutaj. Naprawdę już niewiele zostało. Ale myślę, że te hasło gdzieś jeszcze znajdziemy, słuchajcie, w ciągu gry. Myślę, że je gdzieś ogarniemy. Grunt, że mamy Eldrika w załodze. Możemy płynąć na wyspę sztormów do świątyni powietrza. Ciekawe, czy tam będzie jakiś tytan. No, w sumie w świątyni ziemi był tytan. Co będzie w świątyni ognia, nie wiem. W świątyni wody pewnie będzie Mara. To pytanie, co będzie w świątyni powietrza. Tutaj coś może, czy nie? Nie, tutaj nie. Zobaczmy tutaj pod wodospadem jeszcze. Tu jest grzybek. O, parę grzybków. Pozbieramy wszystkie grzybki. I tutaj już nic nie ma. Dobra, to zbadane teraz tutaj i tutaj. Coraz bliżej koniec wyspy. Hehehe. Chwały jeszcze troszkę. Chwały jeszcze troszeczkę brakuje. Ale myślę, że jak powiemy... no mamy takich jeszcze kilka... O, małpy? A, bo tam, tam mnie nie było. Najpierw tutaj, dobra. Jak pogadamy na przykład ze Slane'em o tym, że są zapasy, albo tam jeszcze, nie wiem, zdobędziemy paczkę dla tego na przykład. Jakoś chyba damy radę, słuchajcie. Nie ma mięsa do gotowania. Kolejna skrzynia na 60, którą otwieramy. Dobra, mamy, co w niej będzie. No, przynajmniej ponad 100 sztuk złota. Dobre i to. Nie skrzynka, no, tam już byłem. Złoto, złoto. Tu jest roślina. I tu nic nie ma. Dobra, tutaj byliśmy, jeszcze tylko tutaj to. Ten... O, rejonik tutaj, słuchajcie. To już tak niewiele. Potem wrócimy do miasta i tam zapiszę grę. Bo tutaj... To nie, tu nie. Dobra, czas ubić małpki. Tu jeszcze roślinka jest jakaś. Angar! Do abordażu! To były zwykłe małpy.
Nie miały szans. Tu jest roślinka. Tutaj też przeszukajmy jeszcze w razie czego. O, poszedłem tam. Teraz mnie interesuje tutaj. Tu jest owoc maki, dobrze. Patty widzę z tej strony przyszła. Tutaj. Łaj! Łaj! A się kurna wystraszyłem tych piaskowych diabłów. Gin za to pokraczny potworze, no naprawdę. Tak sobie idę, a tu nagle diabły wyskakują ci piaskowe i tak. Takie. No. Dobra. Ubite. Tu są małpy jeszcze. Dobrze, skrzynka na 20. Otwarta. Bardzo ładnie, dobra. Tu chyba mogę się wspiąć, tak to przynajmniej wygląda. No. Dobra. To wejdziemy tutaj jeszcze. I to będzie, słuchajcie... A, tu jest grzybek, cofnijmy się. Zbiorę grzybek za pamięci, za widoku. Patty też się widzę wspina. Dobrze, dupeczka, wspinaj się. Staraj się, kurde. Bo nie zostaniesz żoną. Najsławniejszego kapitana piratów. Dobra, to jest tak. Tu jest, o, skrzynka, to już warto było przyjść, słuchajcie. Otwórzmy więc. A, badziewna ta broń, ale zawsze jakaś broń. Na handel będzie. No i co, to chyba tyle tutaj, no nie? Mogę tylko spaść. No, na to wygląda. No dobra, to wracamy, słuchajcie, do miasta. Tą drogą okrężną, bo chcę jeszcze tą jedną skrzyneczkę ogarnąć. I zobaczymy, co tam nam powiedzą. Znaczy, no już nie zobaczymy, bo w sumie jak kogoś jeszcze interesuje, co jest w tej skrzyni, to niech sobie teraz przewinie troszeczkę, aż tam dojdę. A reszta to już może wyłączyć odcinek, bo tylko dojdę do skrzyni, biorę jej zawartość, dojdę do miasta, z nikim już nawet nie gadam, nic nie sprzedaję, nic nie uczę się teraz, tylko od razu zapiszę. Miasto ogarnę i wszystkie w nim czynności w następnym odcinku. Informuję, żebyście mogli sobie przewinąć, skoro już was takie zwykłe bieganie i podsumowanie nie interesuje. A ja sobie z dupeczką Patty się przejdę. Co tam, pospaceruję trochę. Możemy nawet wolniej iść troszeczkę. Wtedy ona bardziej tyłkiem kręci. No już nie aż tak daleko do tej jaskini. Zaraz tam dojdę. Ale naprawdę, słuchajcie, cieszę się z tego legendarnego przedmiotu i z tych bonusów. W sensie z rozwinięcia cwaniactwa. Teraz mamy tyle złotoustości i tyle tej kradzieży, że jesteśmy już naprawdę raczej spoko. Okej, to było tędy. I tu jest ta skrzynia.
Tak. Kurde, za daleko. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. 3, 4, 5, zium, zium, zium. Dobra, otwarta. No, naprawdę niewiele w środku. Jak na skrzynię o zamku 60, to bardzo niewiele. Czuję się trochę zawiedziony tym. No ale cóż. Takie życie, nie? Taki Risen. Dobra, tak jak obiecałem, jestem w mieście. Odcinek 40, zapisuję. Podsumowując, znaleźliśmy legendarny przedmiot, który daje bonus do cwaniactwa. Ulepszyliśmy cwaniactwo, znaleźliśmy skarb, ubiliśmy gargulce, znaleźliśmy dziwną bramę na hasło, zdobyliśmy jaja gargulców, możemy Możemy płynąć na wyspę sztormów. No i zbadaliśmy całą Antiguę. No, poza tym skrawkiem plaży, ale szczerze wątpię, czy tam cokolwiek jest, oprócz może paru muszelek i tych piaskowych diabłów. Dobra, gra jest zapisana, słuchajcie, dzięki za oglądanie, na razie.